Moi drodzy, ja znowu z bananem. No. I dzisiaj jest ten dzień, w którym... Teraz mam. W którym jedziemy po... Nie, to jest zacenzurowane. Nowy nabytek, jeszcze się nie dojedzie. Dobra. Lecimy i moi drodzy, widzimy się pewnie w trasie. Zobaczymy. Tu będzie ten nowy nabytek. No i tak już wiecie pewnie o co chodzi. Ale no. Vera, jak twoje... twoja reakcja na nowy nabytek? Cieszysz się? No! Czy nie? No! Nauczymy wszystkiego. No, także... A w ogóle tam musisz powiedzieć... Kasztany już są! Nie, myślałem, że coś się stało. Kasztany już są! No to fakt, co? O Boże, nie wiedziałem, że to jest kasztanowiec. Patrz, jak ci was pasują do bluzy. Znaczy, może ale nie. Ale mogę rzucić? No nie, w kamerę. Dobra. Także moi drodzy, lecimy i widzimy się zaraz. Nagraj! Oj, patrzcie, piesek! Weź mi go! Nie goni. Co? No, mi się tak wydaje. Trzeba ja go dać. To weź go złap. Może lepiej go nie tak? O nie, może nie! Chodź! Bo jakby on miał to wyjść? Chodź, jak cieszy! Chodź! Ale kurwa, to... Jest, jedziemy. O Boże, o Boże, Magdzie, chyba to zostaje! Ja to chyba zostaję! Jezu! O matko! O Boże, konia to idzie! Ja wysiadam! O Boże, stoimy tutaj już? Stoimy, będziemy? Tego psa! O Jezu, bo to nie jest... O Boże! O Boże! Czekaj, bo pani idzie, nie wiem. O kurde, jakie to było kowboj, widać. Boże. No cześć. O, właśnie mi tylko złotko jest. Ale ten jest już zaklepany. Tak. O nie. O Boże, kochanie. Ale patrz, nie dużo większy. Co? Trzymaj się. Tak. Trzymaj ją do worka, Boże. A łeb na wierzchu. Chyba się pokopała jakoś. Przytrzymaj worek. Włożymy cyrkiem do worka, a główkę niech ma na wierzchu. Żeby się nie udusiła, nie? Żeby was nie pokopała. Oj, wiesz. No. Dobra, nie, żeby zawrócić. Tak, oczywiście. Tylko zawrócimy. Szkoda, że tego pisia nie chcemy dać. Vera, co masz? Leoneczkę. Czekaj, muszę się zapiąć. Co ty dodałeś? Dobra, moi drodzy, chwilę.
Pierwsze nagranie. O, co wystraszyła Werę. O Boże. No co ty? Miała płaczka i mi tu. Ale ten pies ma też fajnie, nie? Jezu, przerażasz mnie. Zarobiste, ten gościu tu ma zarobiste. Ja nie wiem, czy ona jest zła, czy co? Ale jej wygodnie jest tam. No, o Boże. Także moi drodzy, mamy owieczkę. Ja teraz idę zamknąć bramę, tutaj otworzyć, to znaczy otworzyć, wypuścić. Pan ma dzisiaj imprezkę, także nie przeszkadzamy. Szybciutko było. Dzień dobry! Dziękuję! I ten, i no właśnie pan jakiś na rowerze mi zdrówka życzył, także miło. A my mamy już owieczkę, także cieszę się bardzo. No i co? Teraz Wera, tak właśnie wam mówiąc, to ona jest w tym opakowaniu, pan nam ją tak dał, żeby nie kopała po prostu. Także, żeby nie było jakiegoś tam zdziwienia, że tak chcieliśmy, po prostu pan tam tak ją kasał, tak będzie bezpieczny i też dla jazdy, bo wiadomo, też trzeba dbać o to, także dlatego jest w worku, ale wszystko spokojnie, głowy ma na wierzchu, my o to dbamy, Wera ma ją na nogach, no także cieszę się bardzo, może uda nam się zahaczyć jeszcze jakieś gospodarstwo, zaraz nakręcimy wam krówki i jeszcze konie, także do zobaczenia, cześć wam. Chodź do mnie na kawę. Zarobiliście. Ona tam tyle będzie miała jedzenia, nie? Nad stawem u ciebie to. Ari, tylko trzeba pokazać, takiemu zwierzęciu nic nie zrobi. No nie. Będzie większa to w ogóle. No. Ojej, fajnie. Aria będzie myślała, że to piesek. No. Ale będzie się bać. No to czekaj. Zobaczymy, co Google odpowie. Nie, no ona będzie wymęczona. Jak uspokoić owieczkę? Jak uspokoić owieczkę? Ojej. No ale marchewkę czy coś to na pewno jedzą. Kapusta. Kołysanka. Skaczące owieczki. Weź ją do snu, ale... Moi drodzy, my właśnie byliśmy w takiej miejscowości Gzin swoją drogą, gdzie typowa taka wieś, zarąbiście, konie sobie chodzą na spacery, krowy są wyprowadzane, to już też rzadko spotykane jednak. No i kupiliśmy owieczkę. Jeszcze ten, jeszcze na koniec prawie pan nie chciał za nią nic brać, nie? Już prawie ja dobrze mi się przypomniało, nie? Byśmy zapomnieli, byśmy pojechali. Myślę, że on by też zapomniał. Oh my god. A była krzyża, to on rodzi już, nie? Dobra. Dawaj ją. Jak ją teraz? Czekaj, to żeby za nią połamała. Chodź, kochana, chodź. Także lecimy ją na wybieg, patrzcie jaką, jaką trawę ma do skubania. Max, no pomóż mi, ja nie wiem jak ją wziąć. Ja nie wiem jak ją no, położyć. No połóż ją, ale żeby ona się nie wystraszyła. O Boże! No dziecino. No chodź do mnie! O! O, jaka no! O Boże! Nie zarobiła na ciebie, zobacz! Brawo! Jezu, ale jakby ten... Mądra, nie? O Boże! Chodź, Boże! Nie, jak to trawa? No ładnie, nie? No nie, chodź! No chodź! Nie, bo nie. Ona szuka teraz, to będzie... Nie są na czas. Czekaj. Leszek, patrzcie, Ewer. Ewer. No chodź, do domu.
chodź. Się denerwuję. No chodź. No chodź, ty nie bój się. Nie jestem. A, takie. No, no i jedynie od wody są chodź, chodź się przytul. Taka jakby, nie wiem. Chodź się przytul. No taka jakaś. O, biedota. Nie, ona się teraz boi. Czekaj, weźmiemy Nilsona. Bierzemy, moi drodzy, teraz Nilsona. Nilson, czekaj. Siad, Iluś. Iluś, siad. Siad. Siad, Iluś. Iluś, siad. Siad. Siad, Iluś, siad. Ja się boję. Co? Cieszysz się? Nie! Ona leci już do ludzi, nie? Także, moi drodzy, dosyć duży stres dla niej tutaj o Trixie, czekaj. Ale... no... zapoznaję z Nilsonem nie do końca fajne, bo Nilson... o, weszła do środka, super, dobra. Ja biorę teraz sianko dla niej, żeby sobie poskubała. Ale moi drodzy, no zapoznaję z Kofi, wiadomo, dla niej dzisiejszy dzień to jest po prostu na pewno straszny, bo została odłączona od stada. Będzie trzeba jej jakieś towarzystwo znaleźć. Jedna owca to nie jest też dobre rozwiązanie, dobrze o tym wiemy. No i najpewniej będzie trzeba kupić drugą. Drugą kupimy. Tylko dajcie trochę czasu. No i co? I weszła właśnie do środka. Weszła do środka? No sama weszła. Ja mam sianko dla niej. Chodź, no chodź. Tu nic nie widać, czekaj. A nie masz sianko? No chodź. No nie. Tu wezmę, czekaj. No teraz dziewczyny próbują je... nie chcesz? Nakarmić mlekiem. Olej. Może siano byś chciała. No patrz, raz to może zaraz się wypije, widzę. No ale trzeba tu z latarką przyjść, bo totalnie jej nie widać prawie. Się wtapia w to wszystko. Miały dziewczyny nakarmić owieczkę. Jak ją nazwiemy? Fruzia. Fruzia? No nie wygląda jak taka Fruzia. Na razie jest Fruzia. I kotki piją mleczko. No, a ja tu, moi drodzy, jeszcze zrobiłem oprysk z tego względu, że jeszcze coś ich się pojawiło, powiem wam szczerze. Opryski zrobione już, no, nie żyją. W większości, wydaje mi się, przynajmniej. No i co, moi drodzy? Głównym błędem, jakie nie zrobiłem, to nie spryskanie tego w sumie od dołu, tych całych tutaj grzęd, tych bardziej półeczek. I to zrobimy właśnie teraz dokładnie, ale jeszcze drugie pryskanie zrobię za, nie wiem, za godzinkę czy po jakimś czasie. A jeszcze wieczorkiem kolejne i tak dokładnie, bo dosyć tego popryskałem. No i miejmy nadzieję, że już skończymy z tym na dobra. A Fruzia jest sobie... Ojej, a czemu tą pianę ma taką spyska? No chyba od tego, że jadła i trochę mlekiem ją. Aha. Ale mi się wydaje, że to jej ta ślina i... No. Jeszcze trzeba będzie pojechać dla Fruzi po siano. No nagrań to. A Fruzia chyba tak jednak... serwi. Chodź, chcesz? Fruzia! Fruzia, nie. A to? A to lubisz? Patrz, proszę. A to dobre? To dobre? Jeszcze zrobimy Fruzi zdjęcie. Tu nie jestem piana.
rano. Chodź, Fruzia, tutaj do kotku. No, a moi drodzy, już w kolejnym odcinku zobaczycie, gdzie Fruzia będzie, bo jutro przecież, nie? Będzie odcinek z Fruzi tam, wiesz gdzie. Nie mówię. Także w kolejnym odcinku zobaczycie Fruzię w innym miejscu. No i zobaczymy, jak to też wyjdzie. No, a tutaj ma co jeść. Także fajnie. No a jak już zje tutaj, to będzie mogła być wyprowadzana dalej. Czy to tutaj, czy to nad staw. Trochę terenu jest, także nie zabraknie. Fruzia! Ojej, dziękuję. Fruzia, chodź. Chodź, masz. No co, nie chcesz jeść? Sianka, nie chcesz? Co ty? A tego owsa pewnie chce, tak? Aha, a czekaj, więcej już nie. No ale ja chcę pokazać widzom, bo nie widzieli, jak to wygląda, to jedzenie. Bierzemy tutaj, ma. Ma tutaj owiec. Fruzia! No czekaj, integruje się. Chcesz też remleczka? Ty nie chciałaś. Chodź, Sisi. No to chcę, Fruzia. Oj ty. Drinki jej daj. Będę cię? Nie ma. Fruzia. Fruzia. Proszę. O Boże, jak ja czuję w tym pięknie. Tego się nie spodziewałem. Paź, Maś. Oj, z moim włosem. Maś, Fruzia. No masz. Od kotków się nauczyłaś? Niby chce, a nie chce, nie? No. Ona nie ma już sceny. Ojeju, Sisi się zatraszyła. Wiesz? Co ty, Fruzia, co? Bo zwierzątka mają takie coś, jak takie, wiesz. A dzisiaj brzydka pogoda. No, także moi drodzy, Fruzia sobie chodzi. Brakuje na pewno jej towarzystwa. Do czasu zakupu jej towarzystwa. Będziemy próbowali jak najbardziej towarzyszyć. Ma zresztą tu koty. Psy pewnie będą ten, ale no, no to nie jest to samo, nie? No, jednak. Ale nie no, taki kotek to by nawet jej wystarczył, nie? Ale po co? No, no ale i tak będzie trzeba coś kupić. Moi drodzy, dla lepszego towarzystwa owieczki. Fruzi? No. Fruzi, dajemy Dziubdziusia, żeby z nią tam pochodził. Wybiła? No. Jak? No woda wyszła. Aha, no. Też kochani tam pójdzie. To, to weź ty stój, stój za bramą. Dobra. Dalej idź, Wera, dalej. Tam, 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 bo tam ci ucieknie. Nie. Dobra. On pójdzie jeść tą, ten, a nie, owca nie ma tam, nie? Ojeju. Nie, może się tam nie zaatakuje, co? Nie no, raczej nie. Co, Fruzia? Co? Jakby była czysta, to byśmy ją wzięli może do łóżka, co? No. Co, Sisi?
Dziubdziuś! Cip, 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 cip! Popatrz, jak wyskoczy. Sisi, zostań tam. Nie, no i tak wyskoczy i tak. Jeśli będzie chciała. No, sprytnie, nie? Tutaj duże oczko. Fajnie. Dobra. O. Nie, nie możemy jeszcze iść. Czemu? No bo nie wiemy, czy Dziubdziuś nie zachowa się brzydko. Nie, one nie będą sobie chodzić z drogi. Moi drodzy, idziemy do owieczki, czekajcie. O, już ją słyszymy, ona nas też zresztą. No co, i gdzieś tu chyba z nią śpi Sisi, o. Jest Sisi. Co owieczka? Co owieczka, co? Co owieczka, ojeju. No tak. No Sisi niech już wyjdzie. Owieczka sobie jest, jak widzicie, moi drodzy. Oj, bebe. Tak, czekajcie, damy jej trochę jedzonka, tylko żeby nie wyszło. Z ręki oczywiście damy. Patrzcie, ona bardzo chętnie będzie wcinać. No. O. Tak. Bardzo chętnie. Owie, skurcze, wcina. Ale moi drodzy, ja generalnie już jest wieczór, owieczka idzie spać, zaraz wam pokażę, jak tu wszystko wygląda i ma. Skubię sobie, o, tutaj z mojej rączki owies. No i moi drodzy, ja jestem bardzo zadowolony z zakupu, jest to coś nowego. Być może jest to coś, w którym mógłbym się rozwijać, opcja. Zobaczymy, cieszę się bardzo z zakupu tej owieczki, na pewno zostanie ona z nami na lata. Dobra, wystarczy, bo już dzisiaj jadłaś bardzo dużo. Owieczka, nigdzie nie wyjdziesz. No i moi drodzy, właśnie chciałem pogadać dzisiaj o dzisiejszym dniu. Jak widzieliście, ten filmik nie był dosyć dobry jak na nowy nabytek. Z tego względu, że przynajmniej ja to tak odbieram z mojej perspektywy. Ponieważ jest to... po pierwsze, był dzisiaj bardzo taki brzydki dzień. A w taki brzydki dzień ponury... Naprawdę nic się nie chce, ten dzień wygląda okropnie i chyba wiadomo, też nie muszę tłumaczyć, jak to wszystko inaczej wygląda w piękny, słoneczny dzień. Ale moi drodzy, no nie poddajemy się. To w jaki sposób to ten pierwszy dzisiejszy film został jakby nagrany, to nieważne, będziemy cieszyć się, w sensie ja się cieszę bardzo z tej owieczki, ale no... No zobaczymy w kolejnych filmach już, jak naprawdę będziemy z tą owieczką jaśniej, zobaczymy, pokażę wam różne takie fajne, jak to miał, uczymy czegoś czy coś takiego. Ale generalnie chciałem powiedzieć, że nie jestem zadowolony z dzisiejszego filmu. Trochę zresztą nawet mi się humor pogorszył później, bo jakoś tak, nie wiem, ta atmosfera cała, że ta owieczka, trochę mnie przeraziło to, że Nils on tak trochę latał dziko za tą owieczką. No cała ta atmosfera wokół może jakoś tak mnie przytłoczyła trochę i tyle. Także to chciałem wam tyle powiedzieć, ale to nic... No tak, to nic nie zmienia. Ja się bardzo cieszę, że mamy nowego tutaj. No. Oj, owieczka kochana. Mamy nowego super przyjaciela na pewno. Także co? Przyjaciółkę bardziej, no, przyjaciółkę, ale owieczko, ty musisz tu zostać spać, nie wiem czy wiesz, nie wiem czy wiesz, także moi drodzy, no jest nowość, jest, to jest coś, z czym ja będę sianko ma, wodę ma, jest to coś, tutaj zostawiam otwarte, będzie beczeć, jest to coś, z czym ja się mierzę pierwszy raz, no i zobaczymy, kurczę, no, pan mi powiedział, że karmi owieczki. W ogóle widzieliście zresztą, jak super tam to wszystko wyglądało u tego pana, u którego kupowaliśmy to właśnie. To chyba widzieliście, jak to super wyglądało. No i pan powiedział mi, że on karmi owieczki sianem, owies i to, co zjedzą, trawę, także ciekawie. No dobra, moi drodzy, także super. Co jeszcze mogę wam powiedzieć? Dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. Widzimy się w kolejnym. Już w kolejnym dniu pełnego wyzwań, nowych rzeczy.
coś innego. Dziękuję wam. Subujcie kanał, łapkujcie, komentujcie. Widzimy się w kolejnym. Cześć wam. Dziękuję.